Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie luźno, dzisiaj będzie na działeczce. Plan na weekend jest taki, żeby się zrelaksować, integrując się z innymi ludźmi. W dzisiejszych czasach bardzo cenna rzecz, rzecz, która była nam przez dłuższy czas zabrana. Jakkolwiek ci ludzie, z którymi się będę ignorował, ci ludzie, z którymi będę się integrował, jeszcze tutaj nie dojechali. W związku z tym oznacza to, że mamy chwilę dla siebie. Ja mam dzisiaj w planie zrobić recenzję, tu bym się bił z Lesłowem, opis noża, który ostatnio nabyłem, nóż składany, czyli Folder San Renmu 710. Ja tutaj zrobię jednak jedną uwagę, zanim przejdę dalej, bo ja wiem, że wchodzę w niebezpieczne dla siebie rejony, ponieważ ja się na nożach absolutnie nie znam, zupełnie. Jeżeli gdzieś ten wieżowiec pięter kolejnych stopni ekspertstwa ma jakieś piętra, więc niech to będzie amator zaawansowany, profesjonalista, to mój poziom to jest mniej więcej poziom piwnicy, tam jest podłoga, ja sobie jeszcze kopię metr pod tą podłogą i to jest mój poziom, czyli początkujący fascynat. Generalnie, jak mówię, na nożach się nie znam, to jest jedna sprawa, jakkolwiek te noże za mną ostatnio jakoś tak chodzą generalnie, nie będę się buntował, nie mam nic przeciwko. Jakkolwiek dla obrony też powiem, że swoich materiałów nigdy nie robię na pałę, w związku z tym ja się do nich przygotowuję, więc nic nie wiedząc, coś staram się dowiedzieć, dlatego dopuszczam tutaj błędy, jakieś, że mogą się jakieś pojawić, błędy merytoryczne, podejrzewam, że najszybciej terminologiczne, więc jeżeli gdzieś za sprawą terminu spadnę z rowerka, mam nadzieję, że w komentarzach mnie szybko poprawicie bez żadnych ozdobników, ja sobie w opisie filmu te sprostowania dodam, żeby było bardziej merytorycznie. Zdaję sobie, że z nietypowym dla siebie stylem bardzo asekuracyjnie zaczynam materiał, ponieważ o ile na przykład, jak realizowałem film o folii NRC, to wiedziałem, że nikt normalny się tym nie interesuje, dlatego byłem w miarę pewny, że moje przygotowanie wystarczy, żeby w ten temat wprowadzić i krytyki za dużo nie będzie. Wchodząc w świat noży, tutaj nie jest tak łatwo, ponieważ ja wiem, że ja nic nie umiem, a z drugiej strony wiem, że są ludzie z pasją, posiadającą gigantyczną wiedzę, że naprawdę jak zaczną mówić, to tylko słuchać i się uczyć. Dlatego moje asekuracyjne podejście, jeżeli się znasz na tym lepiej, to wybacz, że ja się znam mniej, ale z drugiej strony będę wdzięczny za rady, wskazówki, czy no choćby właśnie pouczające komentarze. Więc możemy zacząć. Historia nabycia, umotywowanie wydatku. Brak przesłanek merytorycznych. Nabyłem kolejny nóż emocjonalnie i musiałbym naprawdę długo kombinować, żeby powiedzieć, żeby to umotywować, że to naprawdę był konieczny zakup. No nie będę się tutaj sam ze sobą bił, kupiłem, bo miałem ochotę, bo mi się spodobało. Chociaż gdybym chciał za bardzo, chciałbym kombinować, to teoretycznie się da. Da się jak wszystko. No mianowicie, przykładowo nie mam jeszcze w kolekcji noża, którego mogę bezoporowo nosić w portfelu. Bardzo ładnie się mieści do portfela i powiększę moje portfelowe EDC. To pokażę za chwilę. No z drugiej strony inne noże noszę na pasie i są po prostu w etui, więc zawsze je też mam przy sobie. Więc to nie ma, brnięcie w tą motywację nie ma sensu. Zobaczyłem, spodobało mi się, nabyłem. A dlaczego to się stało? Skąd pomysł? W miarę świeży. Niedawno na zlocie u WIP-forumów widziałem na stole, leżał taki fajny, zgrabny folderek, taki metalowy, cały, taki wyglądał solidnie, a właśnie do tego był bardzo taki zwięzły w formie. Więc sobie podszedłem, pomacałem, pobawiłem się, no i co? I na tamten etap nie wiedziałem, na co patrzę. A się okazuje, że produkt podobno kultowy w świecie EDC. Odłożyłem, co ważne, nie ukradłem i tyle. Tydzień temu byłem na nocce w lesie w ramach programu Zanosuj w lesie, tam też robiłem materiał. Na tym materiale sobie opinelem strugałem patyki i zauważyłem, że opinel struga dużo lepiej niż przykładowo mora. I powiedziałem to na filmie, później w komentarzu ROP użytkownik zwrócił mi uwagę, że jeżeli szlif ten płaski całkowity w opinelu mi się spodobał, no to już na pewno jeszcze fajniej się robi szlifem wklęsłym, jak przykładowo w kultowym modelu EDC w folderze San Renmu 710. Ok, dzięki za podpowiedź. Zobaczę sobie, co to jest ten San Renmu 710. Wpisałem sobie i wyskoczył mi właśnie ten macany na tym stoliku na zlocie noży, który tak bardzo mi się spodobał. Zobaczyłem jednocześnie, że cena nie jest zbyt wygórowana, a ja już byłem właśnie podwójnie podbity, że to mi się chyba podoba.
że cena jest akceptowalna, no i po prostu stałem się właścicielem na drodze zakupu. Tylko teraz tak, a propos ceny, to dwie rzeczy. Ja przed tą całą sytuacją, jaką mamy teraz, widziałem na cennikach sprzed 2 lat, że ten nożyk kosztował do 50 zł, no co już byłoby w ogóle bajkową ceną. Na chwilę obecną zapłaciłem za niego 69 zł na militariach, za to darmowa przesyłka. Jest to więcej niż było 2 lata temu, jak wszystko, więc mówienie o cenie na chwilę obecną w 2021 roku, czerwcu, jest takie trochę kłopotliwe za rok, a nie wiadomo co będzie za rok. Dobra, mniejsza z tym, więc 69 zł. Co do nas przychodzi i co dostajemy? Dostajemy w takim ładnym, prezentowym, myślę, w miarę opakowaniu nóż, folder Sanremo 710. Tak to wygląda, jeżeli idzie o pudełko, zrobimy sobie wtórny unboxing, bo ja go już mam trzeci dzień, dlatego robię o nim materiał, więc mam go trzeci dzień i robię powtórny unboxing, żeby było widać, jak się to dostaje. Bo przykładowo ja wolę takie pudełeczka niż te blistry plastikowe. Dobra, ale do rzeczy. Wysuwa nam się z pudełka w takiej folii zabezpieczony, spakowany. I co mamy? To jest właśnie ta jego... Coś, co mi się mega podobało. Fajny, cały metalowy, stalowy, błyszczący, jak srosę powiem, że mi się podobało, ten folderek. Zaraz przejdziemy sobie do dokładnego opisu. Ja robiłem historię o Opinelu jako noża, więc recenzji noża nigdy nie robiłem, ponieważ się na tym nie znam. Dopoznaję się, więc zobaczymy, jak pójdzie. Ta recenzja noża, chyba taka pierwsza klasyczna, YouTube'owa recenzja noża. Więc folderek wygląda w ten sposób. Otwiera się tutaj za pomocą kołka. I teraz kwestia, że ja od razu jako ambasador osób leworęcznych powiem, że tak, nóż jest dwustronny jak najbardziej, kołki są z dwóch stron, ale jeżeli ja bym chciał otworzyć prawą ręką, którą mam lekko niewyrobioną, no to ja tutaj mam problem, no ja intuicyjnie jako osoba leworęczna biorę nóż z tej strony, no i tutaj tak, kołek jest z jednej strony, zobaczcie, ale z drugiej strony mamy klips i ten klips tak troszkę powoduje, że wysokość do podnoszenia palca się zmienia, więc on, pomimo że jest dwustronny, to jest dwustronny bardziej niż z drugiej strony. Jakkolwiek, no to wszystko jest kwestią wyrobienia i jak najbardziej też się da, ale jako ambasador osób lewostronnych mówię, że tutaj lewostronni mają troszeczkę, no muszą taki ruch sobie wyrobić. Więc przejdźmy teraz do parametrów, od czego można zacząć. Możemy zacząć od rozmiaru. Najpierw rozmiar poglądowy, bo przez przypadek mam kolekcję swoich innych niedrogich, tanich noży. Jak on się rysuje na tle, konkurencji. Myślę, że konkurencji, tak. Jest działeczka, jest też towarzystwo. Sąsiad się pojawił. Na czym to ja skończyłem? Że chciałem porównać ten nóż na tle konkurencji, tak, na tle innych, więc możemy zacząć. A tam z kolei sąsiad chyba będzie za chwilę coś piłował albo wiercił. No trudno, dzisiaj takie warunki. Więc tak, rozmiarowo temu nożykowi jest najbliżej do Victorinoxa, jeżeli idzie o rozmiar. Ja za chwilę podam, mam miareczkę ze sobą, jestem przygotowany, mam miareczkę, więc będę mógł zmierzyć dokładnie. Więc przy Victorinoxie, przy scyzoryku, o, tutaj widać, że to jest ta rodzina wielkości. Tylko co odróżnia i powoduje, że jednak może mój zakup ma jakiś sens taki, że faktycznie powinienem go posiadać, jest jego grubość. Też za chwilę będziemy mierzyli, więc to na spokojnie, ale zobaczcie tą grubość, a co to powoduje. Powoduje to, że mój tutaj wierny towarzysz, portfel z Baribala EDC. Numerów kart nie widać, nie wrócę do domu z jakimś kredytem nie swoim. On idealnie tutaj mi wchodzi do tej kieszeni. On się cały dalej zamyka, jakby praktycznie nic się nie wydarzyło i mam w swoim portfelu EDC normalny folder, nie żaden jakiś tam, nie jakąś tam zabaweczkę, tylko konkretny nożyk. Więc tak, jeżeli bym chciał umotywować, dlaczego ja go troszkę powiewa przy tych 31 stopniach, które też są. Jest 31 stopni, więc jeżeli ja się błyszczę, to sorry, to nie dlatego, że jestem błyskotliwy, tylko dlatego, że jest ciepło, a ciało się reguluje jak zawsze.
Więc to jest fajne, to mi się podoba. Żaden z moich noży nie umożliwia tego, no ponieważ jak widzieliście, Victorinox jest odpowiednio grubszy. O, a ten jest tak właśnie fajny, fajny, cienki, zgrabny. Drugim nożem, do którego go porównam, jest mój kultowość Opinel. Jak widzicie tutaj, Opinel jest większy, zdecydowanie większy o całą wysokość blokady, jak najbardziej. Po rozłożeniu, żeby było równo, w tę stronę, tak. Widać, że Opinel numer 9 jest wyraźnie większy. Jakkolwiek Opinel ze względu na swój przekrój, złożyć się nie pociąć, Opinel ze względu na swój przekrój, podobnie jak było w wypadku Victorinoxa, nie umożliwia takiego sprytnego schowania. Tak w ogóle widziałem, że oprócz tego, że to jest folder, że to jest taka klasa noży Gentleman's Folder, coś takiego widziałem, że tak to się nazywa. Taki folder dla nóż, dla osób, które nie zawsze chcą wyglądać super bojowo i chcą mieć ten nożyk niewidzialny, ale jednak konkretny. Porównanie kolejne. Wielkość w stosunku do Mory. No Mory tutaj nie schowam, ponieważ Mora jest nożem o głowni stałej. W związku z tym, też widzimy, że jest ewidentnie mniejszy. Mówię o tym nie oceniając wielkości, długości, tylko po prostu stwierdzam fakt. No. Tutaj muszę, bo dlaczego nie? Jestem też turbofanem Opineli, w związku z tym możemy porównać sobie Opinelka 12 do niego. O. Szczególnie Opinela 12 rozłożonego. No, żeby było porówno do rozłożonego niego. Ciach, ciach. Widać tą różnicę i widać przefantastyczność Opinela, ale nie o Opinelu dzisiaj jest materiał. O. Więc jak mówię, niby nie mam uderzenia na noże, ale jednak troszkę się przez jakiś czas tego uzbierało. Dzień dobry kolego, przywitaj się. Do kamery. Pies sąsiada, nie mój. Jak mówiłem, się do materiałów przygotowuję, ale tu jest tyle rozpraszaczy, że sekunda. Co to miałem dalej powiedzieć? Wymiary i waga, tak. Porównanie wymiarowe, optyczne mieliśmy, to teraz możemy się zabrać za profesjonalne. Czyli folder w postaci... Nie no, serio. Folder w postaci złożonej ma... O rany, wy widzicie ile ma, a ja nie widzę ile ma. Folder w postaci złożonej, jak wszyscy widzimy, moje latające ręce nie ułatwiają, jak wszyscy widzimy, ma 90 mm po złożeniu, więc jest kompaktowy. Po rozłożeniu, tak, najpierw ja, za chwilkę wy. Po rozłożeniu, jak tu widzimy, 160 mm, 16 cm po rozłożeniu. To, co jest jego przewagą, to też możemy tutaj zobaczyć, to co ja cały czas mówiłem, grubość. Grubość całkowita, wedle mojej niesertyfikowanej, nienormalizowanej miarki Stanleya, to jest 7 mm, nie licząc klipsa. Więc to jest duża różnica pomiędzy tym nożem folderem, a wszystkimi innymi, które mam. Jego cienkość, a jednocześnie jak najbardziej jest solidność, ponieważ dlaczego? Ponieważ on jest zrobiony calusieńki ze stali. Teraz warto by przejść w opis... Co ja tu miałem pierwsze? Wymiary i waga, tak. Szlif, jaki to jest szlif? O stali jest punkt dalej. Tak, o stali będzie punkt dalej. Tam się pewnie będę mógł wysypać, bo to jest wiedza świeża.
Całość pomysłu na zakup tego noża, jak wspomniałem, zrodził się pod filmem, na którym strugałem opinelem gałązkę. I opinel, jeżeli dobrze to zrozumiałem, to ma szlif pełny płaski. To oznacza, o, na większym opinelu będzie lepiej widać niż na niższym. To oznacza, że szlif jest poprowadzony tutaj z głowni do samego dołu bez wyraźnie zaznaczonej krawędzi tnącej, jeżeli dobrze to zrozumiałem i pamiętam. Szlif płaski pełny. Więc on się lepiej wgryzał od szlifu, jaki ma moja z kolei Mora Classic. Najgorzej się strugało mi tutaj właśnie moją morą, ponieważ mora, jak widać, ma teoretycznie, bym powiedział, szlif płaski niepełny. Jakkolwiek wiem, bo doczytałem, że to jest szlif skandynawski, czym on się różni. Jest bardzo podobny do szlifu płaskiego niepełnego, tylko tutaj nie występuje krawędź tnąca osobno. Od momentu, jak tutaj od grzbietu idzie płasko i zaczyna się skos, to on ten skos idzie aż robi krawędź tnącą. O, więc to jest taka specyfika noża o szlifie skandynawskim. I on tak, on się tak ślizgał po tych gałęziach. Generalnie nie mam komfortu morą, nie lubię strugać. Z kolei, przechodząc do bohatera, czyli Sanremo 710, to on, tak jak w ogóle się pojawił pomysł, że ja chyba chcę go nabyć, to ma szlif wklęsły. Szlif wklęsły jest wklęsły. On ma szlif wklęsły. Dzięki temu jakimś cudem naprawdę elegancko się nim struga. Mega fajna, fajna rzecz. Więc tak, to by było drugie umotywowanie merytoryczne, że jednak ten zakup był uzasadniony, jak najbardziej. Materiał, z którego nóż jest zrobiony, skoro szlify sobie już omówiliśmy, to materiał, z którego nóż jest zrobiony, to będzie to... Tutaj się pomogę, tutaj się wezmę troszkę wspomogę, żeby właśnie no, nie wysypać się na złym przedstawieniu choćby samych skrótów, więc nóż jest produkcji chińskiej i składa się ze stali 8CR13MOV. I to oznacza, że stal jest chińska, ale nie to, że jest totalnie kupowata, bo ponieważ z tego, co się nauczyłem i przeczytałem, jest to odpowiednik, jeżeli idzie o parametry, stali amerykańskiej 440, czyli nie najgorszej jak 420, z tego co się orientuję, generalnie ludzie hejtują 420, ale też mam nóż 420. Nóż z Juli za 39 zł. Jeżeli nóż by był dupowaty, to generalnie uważam, że sama skórzana pochewka jest tyle warta. O, on jest przykładowo ze stali 420 zrobiony, co oznacza to, że podobno ludzie to na forach nazywają, że to jest jak masło. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy jeżeli coś się szybko tępi i z drugiej strony można o wszystko szybko naostrzyć, czy to nie jest też jakiegoś rodzaju zaleta, jeżeli jesteśmy świadomi cech przez stal posiadaną. Jakkolwiek mówię, jestem zbyt początkujący, żeby dywagować i wchodzić tutaj w dyskusję, więc ja to pytanie tak bardziej daję w powietrze, w eter. Więc stal chińska 8CR13MOV jest odpowiednikiem amerykańskiej 440 oraz japońskiej AUS-8. Więc to są parametry, które ten stal to utrzymuje. Z tego co czytałem, jest to przyzwoita stal dla średniaków. Nie ma czegoś mega jakiś wad, a oczywiście są stale super lepsze o parametrach takich już dla ludzi typu pro. Jakkolwiek podobno przy 440, AUS 8 i ten 8CR13MOV powodu do wstydu nie ma. Więc mamy omówiony rodzaj stali, z którego to jest zrobione. Dalej, folder. To jest folder, więc folder jest wyposażony w blokadę. Więc możemy omówić sobie, jaką ma blokadę. Tutaj też się doczytałem. Wszystko wczoraj. Folder jest wyposażony w blokadę. Czy ona jest po tej stronie? Dobrze widzę? Tak, jest po tej stronie. Folder jest wyposażony w blokadę, być może troszkę zakrytą przez clips, o nazwie typu frame lock. Zatem, skoro jestem początkujący, się nauczyłem, to w takim wypadku dla początkujących też jest ten materiał. Frame lock polega na tym, że część szkieletu, ja to po angielsku jak czytałem, to oni to nazywali ten liners, że sobie były liners i że ten liners jest częścią blokady. No ja chyba bym użył słowa szkieletu, żeby było po polskiemu. I tutaj widać, że część tego szkieletu
przy otworzeniu noża zawęża się i tworzy blokadę blokującą tutaj nam ostrze. Blokada typu frame lock wykorzystuje zasady działania blokady liner lock. Tylko od linera liner różni się tym, że nasz szkielet jest jeszcze osłonięty dodatkowo okładzinami. Czy ja mam coś tutaj takiego z okładzinami? Od biedy Victorinox można powiedzieć, że ma to od biedy. On ma te okładziny, bo ja do czyszczenia kiedyś je zdejmowałem. Więc liner lock by był w momencie, jeżeli okładziny się nie ruszają, a część linera tego szkieletu pod spodem jest blokadą, tak jak w tym wypadku, widoczną. Więc jeżeli nóż nam się na zewnątrz rusza i stanowi blokadę, to oznacza, że będzie frame, a jeżeli jest przykryty okładzinami, to znaczy, że jest liner lock. Tyle, jeżeli dobrze zrozumiałem. Jak coś, poprawiajcie w komentarzach, ja to dodam do opisu. Co dalej? Sanremo 710, a teoretycznie chyba widzę, że poprawna nazwa to powinna być Sanremo 7010, ponieważ tak widnieje, widać, dobra kamera, tak widnieje tutaj na ostrzu, na głowni, przy grzbiecie noża. Więc to jest ten mały folderek. Też zobaczyłem, bo jak już oczywiście kupowałem, to sobie myślę, no to może coś większego takiego, żeby sobie ego udowadniać. No ale sobie uświadomiłem, że generalnie wjadę sobie znowu we wszystkie te noże, które tutaj posiadam i będę dublował rozwiązania, więc w tym wypadku się nie przestraszyłem, że jest odpowiednio mniejszy. I myślę, że będę zadowolony, ponieważ już wiem przede wszystkim miejsce, jakie on u mnie zajmie w moim EDC. No właśnie w tym portfelu. Idealnie się mieści. Waga, nie opowiedziałem o wadze. O. I teraz dobrze, że o tym. Więc dobrze, że on się tam mieści, bo po prostu będzie miał swoje stałe miejsce i bym powiedział, że nic nie waży, ale troszkę waży. Konstrukcja stalowa jest sobie właśnie taka. To powoduje, że on waży 90 gramów wedle opisu. Nie pomyślałem o tym, żeby w domu go zważyć, tego nie zdążyłem zrobić. Więc ma 90 gramów deklarowane. I co to daje? Czy to jest mało, czy to jest dużo? No wydaje mi się, jak na rozmiar noża, to jest ciutkę dużo. To znaczy dużo. On fajnie leży w dłoni, jest pewny, jest konkretny kawał żelazwa, więc to może być fajne. Do noszenia na co dzień, to gdyby teoretycznie w środku, bo widziałem, że większe niektóre noże mają w środku powybierane, pofrezowane wnętrze, zostawione tylko jakiś tam plaster miodu, czy jakaś tam struktura, żeby sztywność była uchowana, to można by go odchudzić. Z drugiej strony nie wiem, czy technologicznie to się stosuje przy małych nożach, czy to się da, więc to jest tylko taka uwaga. No ja pracuję w materiałach różnych tam frezowanych, więc wiem, że dla odchudzenia można właśnie środek wyciąć i zostawić w jakąś tam... jaki szkielet. Więc 90 gram dla tego nożyka. Ciutkę większy Opinel 9 z kolei waży gram, to mam w domu chyba zważone, miałem, waży gram 64. 64, a jest nożem zdecydowanie większym. Oraz jako ciekawostka, no to mój Opinel, totalna kompensacja, nóż dla prawdziwych twardych facetów i kompensacja swojego ego, to jest Opinel 12, on waży 102 gramy. Więc jest praktycznie w wagomiarze tego tutaj właśnie małego... O, i prawą ręką nie umiem. Prawa ręka nie ma tego czegoś, lewa ręka już jak najbardziej. Więc to jest taka sama mniej więcej waga, plus minus tutaj 10 gram. Jakkolwiek, no nóż o konstrukcji superstalowej i tak dalej, no to nic dziwnego, że po prostu, że on swoje musi ważyć, no bo taki materiał. Z drugiej strony zamoczcie to w wodzie i spróbujcie choćby po 5 minutach otworzyć. Gwarantuję Wam udaną zabawę i dobrze spędzony wieczór. No i tak, więc to jest ten maluch. Ten maluch ma swojego większego brata, Sanremo 910, więc ja się z tą 910 troszkę biłem, bo fajna, bo taka większa. Generalnie tylko mówię, no nie miałbym jakby nowej jakości przy kolejnym nożu. Więc zdecydowałem się na 710, jeżeli ktoś jest zainteresowany czymś większym, bo akurat nie ma czegoś w tym segmencie, albo chce mieć kolekcję rzeczy w tym segmencie, noży w tym segmencie, to jest właśnie jeszcze 910. Co można by powiedzieć? Jeszcze może o samej firmie Sanremo sobie chciałem doczytać.
Dobrze, czy mówię San Renmu, tak, dobrze mówię. Chciałem sobie doczytać, więc na szybko tylko znalazłem, że powstała firma w 1988 roku. Nożyk jest wzorowany, nie jest to kopia, on jest wzorowany przez Chińczyków na Sabenzie. Taki absurdalnie dla mnie kosmiczny, daleki nóż, ponieważ z tego co patrzyłem, to Sabenza kosztuje przeszło dwa klose, 2400 zł ostatnio jak patrzyłem i za folder. I tak, no wow, no, każdy ma swój finansowy Mont Everest gdzie indziej, mój jest w tym wypadku gdzieś w pobliżu obozu pierwszego. Więc tak, myślę, że chyba wyczerpałem temat jak na nieklasyczny dla mnie recenzja noża. Temat troszkę otoczenie, właśnie wiem, że zapełnione ludźmi, którzy mają na tym zęby zjedli. No jakkolwiek, nawet jeżeli jestem amatorem, no to do swoich wrażeń mam prawo. Dlatego też postanowiłem się podzielić. To dzisiaj do noclegu pod swoim tarpem na działce, ale co tam dalej pod tarpem, wziąłem sobie książkę Krzysztof Kwiatkowski, Survival po polsku. Mega, uber ciekawa pozycja, ponieważ jest totalnie nieklasyczna i jest napisana przez Polaka. To, że jest napisana przez Polaka, gwarantuje nam nasze polskie jakby realia, warunki, sposób myślenia, a to, że jest mega nieklasyczna, to jest to, że on podchodzi do survivalu od strony głowy. Od strony głowy, od naszego nastawienia, naszego myślenia o świecie, o życiu, i temu jest poświęcona ta książka. Ja nie myślałem, jak zobaczyłem, w którą stronę to idzie, że tutaj nie będzie węzłów rozstawiania tarpa i rzucania nożem zwierzęta, to myślałem, że ciężko będzie mi przez nią przejść, ale od pierwszych stron jakoś tak poczułem, że on fajnie tłumaczy rzeczy, do których człowiek gdzieś tam podświadomie może czuje, a nie umie tego nazwać, a gościu to czuje, że jak najbardziej Krzysztofa Kwiatkowskiego, to jest legenda, jak najbardziej pamiętacie, to jest legenda, książka, którą mam, to jest wznowienie, znaczy inaczej, to jest od nowa jakby napisał, poszerzając komentarz, ale była kiedyś w jednym tomie taka książka Survival po polsku. I to jest właśnie jakby jej reanimacja, więc Krzysztof Kwiatkowski jest klasykiem, absolutnym klasykiem. No i fajnie, że teraz nie trzeba tego szukać gdzieś po antykwariatach. Jest 2021 rok, jestem ciekawy jeszcze, czy antykwariaty nie wymarły, bo w 90-tych latach ja po antykwariatach właśnie, no to dużo fajnych pozycji nabyłem, a teraz możliwe, że wszystko gdzieś tam online poszło. Nie musimy latać po antykwariatach, możemy kupić ją sobie, ona jest w kilku częściach, różnym tematom poświęcona, i postawić na półkę jako coś nowego. Więc ja dziękuję za uwagę. Nawet poszło, w miarę jest jeszcze jasno, mamy godzinę 20. Ludzie dalej nie przyjechali, może później. Dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania kanału. Recenzje są rzadko, ale myślę, że są dosyć wdzięcznym tematem, więc pewnie będę, korzystając z ładnej pogody, a nie zawsze będzie powód i pomysł, żeby gdzieś pojechać, to te recenzje będą się pojawiały, jakkolwiek wcześniejsze filmy, jak sobie zobaczycie, jeszcze dotyczą aktywności outdoorowej, właśnie noclegi w lesie, czy podróżnicze filmy, zresztą zobaczcie sobie na innych materiałach. Jak Wam się spodoba, to zasubskrybujcie, jeżeli ten materiał się spodobał, to łapka w górę, jak się nie spodobał, są inne kanały, nie musicie się katować łapką w dół, możecie przejść do kanału bardziej odpowiedniego. Dziękuję jeszcze raz ślicznie za uwagę. Przede wszystkim stałym widzom. Tak, to zawsze jak najbardziej. Jak coś skopałem, no to poprawiajcie w komentarzach. Ja te komentarze, tylko właśnie tak róbcie, żeby były ładne i żebym nie musiał tam wycinać jakichś zbytnych wynurzeń. Nie, innymi słowy, ja tutaj chciałem poprosić o kulturę, bo ostatnio zdarza mi się troszkę moderować te komentarze, zanim pójdą. No, każdy ma prawo do swojej opinii, ale rany, trzymajmy jakiś poziom słownictwa. Do zobaczenia następnym razem.